Chrzanowska Telewizja Lokalna, Agnieszka Filipowicz. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do obejrzenia naszego nowego programu. A w nim powiemy o szykowanym strajku w szkołach, który może rozpocząć się już 8 kwietnia. Będą także dobre informacje. Dzisiaj rano do Chrzanowa wrócił po kilkumiesięcznej renowacji słynny parowóz Ryś. Zapraszam. Jeżeli rozmowy ZMP z rządem nie przyniosą efektu, 8 kwietnia rozpocznie się strajk w szkołach. Nauczyciele zdecydowali o nim w referendum. Tylko 3 chrzanowskie placówki, przedszkola nr 2 i 5 w Chrzanowie oraz przedszkole w Balinie, nie zorganizowały referendum w sprawie strajku, bo nie działa tam ZNP. W pozostałych szkołach i przedszkolach większość głosowała za udziałem w akcji strajkowej. W 100% pracownicy opowiedzieli się za strajkiem w 8 placówkach, a w pozostałych placówkach jest to wskaźnik od 75% wzwyż. Przypomnijmy, że ZNP domaga się 1000 zł podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół. Żądamy 1000 zł, ponieważ od 2012 roku nie mieliśmy żadnych podwyżek. Nawet nie było rewaloryzacji, tak jak w innych przypadkach zawodów. Wobec wzrostu cen i kosztów życia nauczyciele także chcieliby godnie zarabiać, stąd gotowość do udziału w strajku. Z tego, co ja obserwuję, to są zdeterminowani. Bardzo zdeterminowani, żeby walczyć i podjąć tą trudną dla nich decyzję o przystąpieniu do strajku. Początkujący nauczyciel stażysta zarabia netto 1830 zł. Pensja rośnie wraz z kolejnymi stopniami awansu zawodowego. Najwyższy z nich to stopień nauczyciela dyplomowanego. Taki posiada m.in. szefowa chrzanowskiego ZNP. W tym roku jestem nauczycielem z 30-letnim stażem pracy. I ja otrzymuję, ponieważ nie mam wychowawstwa, mam uśredniony etat, dostaję na rękę 2490 zł. Więc ocencie Państwo sami, czy jest to aż tak dużo. Wbrew powszechnej opinii, zawód nauczyciela to praca na pełny zegar. Praca nauczyciela nie kończy się na zajęciach dydaktycznych z uczniami. Niestety często ta praca wynosi nie tyle 40 godzin, ale nawet więcej w tygodniu, ponieważ są to różnego rodzaju szkolenia, rady pedagogiczne, praca związana z przygotowaniem się nauczycieli do zajęć dydaktycznych, praca nauczycieli związana z realizacją zadań statutowych, których jest bardzo dużo. Na razie wiadomo tylko, że jeśli dojdzie do strajku, to rozpocznie się on 8 kwietnia i jest bezterminowy. To oznacza, że zagrożone jest przeprowadzenie egzaminów dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych. Dyrektorzy szkół starają się więc przygotować na tę sytuację. Jest to trudne, dlatego że ja dopiero 8 kwietnia w dniu rozpoczęcia strajku dowiem się, kto w tym strajku weźmie udział i nie wiem, ilu nauczycieli zdecyduje się przystąpić do tego strajku. Liczymy, że egzaminy się odbędą, mówi dyrektorka szkoły podstawowej nr 5. Chcielibyśmy stres, który towarzyszy ósmoklasistom i ich rodzicom, ograniczyć do minimum. Czuwamy tutaj i wspólnie z organem prowadzącym współpracujemy z dyrektorami innych placówek, aby zabezpieczyć zarówno egzaminy, jak i opiekę nad dziećmi w tym czasie. Nawet gdyby do strajku doszło? Nawet gdyby do strajku doszło, aczkolwiek istnieje obawa, że tutaj będzie to trudne. Problem z przeprowadzeniem egzaminów może być zwłaszcza w większych placówkach. Ja jestem w trudnej sytuacji, ponieważ mam 130 gimnazjalistów i 88 uczniów klas ósmych. I w jeden dzień egzaminu gimnazjalnego części językowej mam aż 13 komisji. I tu mogę mieć problem, ponieważ wymagania są takie, że w każdej komisji musi być co najmniej 2 członków zespołu nadzorującego, czyli 26 nauczycieli potrzebuje w trzeci dzień egzaminu gimnazjalnego. Komplikacje związane z ewentualnym strajkiem dotyczą nie tylko szkół, ale także przedszkoli, gdzie trzeba będzie dzieciom zapewnić opiekę czy nawet posiłki, bo w strajku udział wziąć mogą także pracownicy obsługi. Dyrektorzy placówek deklarują, że taką opiekę zapewnią, jeśli nawet do strajku dojdzie, choć wszyscy liczą na to, że rozmowy ZNP z rządem planowane na 1 kwietnia przyniosą porozumienie. Dzisiaj, wczesnym rankiem, słynny Ryś znów stanął przed chrzanowskim MOKSiR-em.
cieszymy się bardzo, wraca pięknie odrestaurowany. No i taka, mamy taką okrągłą kolejną rocznicę, bo został tak naprawdę Ryś tutaj postawiony w 85. rocznicę istnienia zakładów Fabrok w Szanowie. Teraz mamy stulecie i wraca całkowicie odrestaurowany. Ten remont nas trochę kosztował, bo to jest w sumie ponad 160 tysięcy. Wszystko było dokonywane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, ponieważ to jest zabytek. No ale piękny Ryś wraca na swoje miejsce. Bardzo nam się podoba i te kolory, które uzgodniliśmy z Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, ostateczne, czyli ciemna oliwka, kolor oryginalny, jakie na początku w latach 40., kiedy Ryś był wyprodukowany, właśnie Fablok swoje produkty malował. I myślę, że mieszkańcy będą i z tej kolorystyki, i z tego remontu bardzo, bardzo zadowoleni. Jak długo trwała ta renowacja? Renowacja trwała bardzo długo, ponieważ od połowy listopada. Wydaje się, że to nie jest duży parowóz w porównaniu z większymi lokomotywami, ale rozebranie go do ostatniej prawie śrubki, jak się mówi, wyczyszczenie, zaspawanie przerdzewiałych elementów, bo właśnie okazało się na miejscu w Muzeum w Jaworzynie Śląskiej, że sporo tych elementów ukrytych wewnątrz było mocno skorodowanych i robiąc to profesjonalnie zdecydowano się, żeby te elementy naprawić, zespawać. Teraz już chyba będzie bezpieczny dla tych, którzy będą przychodzili go podziwiać. Tak, będzie bezpieczny. On rzeczywiście już miał dziury w środku. Było bardzo dużo śmieci w samym Rysiu. Ja mam też taki apel przy okazji do mieszkańców, żebyśmy też szanowali ten nasz zabytek i dbali o niego wspólnie. Wiele osób wchodziło do tego Rysia. Czy teraz będzie można dostać się do środka, czy raczej on już jest tak przygotowany, żeby go podziwiać z zewnątrz? W związku z tym, że stan w środku zniszczenia był ogromny, sporo elementów trzeba było naprawić, zrekonstruować. W kotle znajdowała się taka ilość śmieci, że po prostu byli zadziwieni po zdemontowaniu właśnie kotła. I dlatego stwierdziliśmy, że zamykamy drzwi, dorabiamy zamki, zamykamy okna, bo niestety jakby po takim remoncie zniszczenie, no naprawdę ciężko byłoby przeżyć, więc sądzę, że te zdjęcia trzeba będzie sobie robić z zewnątrz. Może przy okazji jakiejś wycieczki studyjnie, okazjonalnie otworzymy również jakby obiekt w środku. Sporo kosztował, ale chyba było warto, bo wydaje mi się, że Chrzanów kojarzy się z lokomotywami, tak jak pan powiedział, teraz stulecie Fabloku, więc mamy taki symbol miasta. Tak, to prawda, należy budować promocję miasta na tym, co jest naszą historią, naszą tradycją. Na pewno jest nią Fablok i lokomotywy, które były tutaj produkowane, także bardzo się cieszę, że Ryś wraca na swoje miejsce. Od połowy kwietnia już oficjalnie będzie można korzystać ze zrewitalizowanych terenów nad Chechłem. Praktycznie zakończyła się inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w tym samego Chrzanowa. Mowa o rewitalizacji otoczenia zalewu Chechło. W ramach prac wspartych unijnym dofinansowaniem przebudowano tam plaże, powstały pomosty, wieże widokowe czy parkingi. Liderem projektu była gmina Trzebinia, ale chrzanowski samorząd współfinansował to przedsięwzięcie kwotą ponad 2 milionów złotych. Od połowy kwietnia obiekt ma być oficjalnie otwarty dla spacerowiczów, zapowiada włodarz Trzebini. Do tej pory mają się też zakończyć wszystkie formalności związane z odbiorami i pracami porządkowymi. Zamontowany będzie także monitoring, bo niestety nowo powstałe urządzenia były już niszczone. Akty wandalizmu niestety już się pojawiły. Zmusiło to nas do zaangażowania dodatkowych środków w celu zabezpieczenia, wykonania monitoringu, ale i też dokonania niezbędnych przecinek tych samosiejek, które w jakiś sposób zasłaniały. Od kwietnia kąpielisko ma być także pod nadzorem firmy ochroniarskiej. Na razie teren będzie otwarty bardziej z myślą o spacerowiczach, ale na 22 czerwca planowane jest otwarcie zalewu jako kąpieliska. Aby ułatwić chrzanowianom korzystanie z tego miejsca, burmistrz Chrzanowa zastanawia się nad uruchomieniem połączenia autobusowego nad Chechło w sezonie letnim. Będę chciał rozmawiać z ZKKM, jak tylko dołączę do zgromadzenia związku, czy nie udałoby nam się, oczywiście na koszt gminy, stworzyć jakiegoś takiego bezpłatnego połączenia w okresie letnim, w okresie wakacji dla mieszkańców Chrzanowa, no głównie dla dzieci i młodzieży, no bo wiadomo, no Chechło nie jest centrum miasta, więc ten dojazd trochę zajmuje.
Ponieważ rewitalizacja otoczenia Chechła była współfinansowana z unijnych pieniędzy, wstęp na kąpielisko przez najbliższe 5 lat będzie bezpłatny. Środki odurzające warte 700 tysięcy złotych zarekwirowali policjanci w ubiegłym roku na terenie powiatu szanowskiego. Funkcjonariusze referatu kryminalnego w Libiążu zatrzymali małżeństwo, 21-letnią kobietę i 28-letniego męża tej kobiety z Libiąża. Udało się zabezpieczyć w mieszkaniu małżeństwa blisko 103 grama marihuany, dwie wagi elektroniczne, kilkadziesiąt woreczków foliowych z zapięciem strunowym, a także telefony komórkowe i wiatrówkę. Najprawdopodobniej przy takich ilościach to nie są już ilości na własny użytek, ale były rozprowadzane. Tak też właśnie prokuratura i sąd wywnioskowali, ponieważ mężczyzna, który został zatrzymany, zarówno kobieta też, ale mężczyzna został zatrzymany i na wniosek prokuratury sąd przychylił się i zastosował wobec mężczyzny areszt na okres 2 miesięcy, natomiast w stosunku do kobiety dozór. Z Państwa statystyk wynika, że tych ilości narkotyków, jakie zostały zatrzymane, to często już są kilogramy. Udało się w 2018 roku zabezpieczyć i plantację konopi indyjskich i również udało się funkcjonariuszom w ramach pracy operacyjnej zabezpieczyć kilogramy suszu roślinnego, amfetaminy w mieszkaniach. Już po raz siódmy w Szanowie mieszkańcy skrzyknęli się na niedzielną akcję sprzątania. W słoneczną niedzielę kilkudziesięciu mieszkańców Szanowa zabrało się za wiosenne porządki. To kolejna oddolna akcja sprzątania, którą zainicjował Marcin Odżywołek, mieszkaniec osiedla Niepodległości. Szczerze to się zaczęło od spaceru z psem, gdzie były potłuczone butelki, po prostu poszedłem po worki, wiaderka, posprzątałem. Odezwali się ludzie, było poparcie i chcieli, żebym coś zorganizował. I Marcin Odżywołek zorganizował pierwszą taką akcję, a potem kolejne. Za każdym razem jej uczestnicy porządkowali inny teren. I za każdym razem do porządków przyłączają się i starsi, i młodsi. Wśród sprzątających są mieszkańcy różnych szanowskich osiedli, także ci, którzy w mieście mieszkają stosunkowo niedługo. Na przykład małżeństwo lekarzy z Ukrainy, którzy do Polski przyjechali 1,5 roku temu. W minioną niedzielę postanowili pomóc w tej pożytecznej akcji. Dlaczego zdecydowaliście się przyłączyć do akcji sprzątania? Dlatego, że w Szanowie mieszkamy od 1,5 roku i po prostu chcemy, żeby było... Żeby był czysty i żeby było pięknie. Żeby było pięknie spacerować, żeby oglądać, że ludzie nie rzucają papiery, kubki. Tym razem mieszkańcy uporządkowali skwer przy ulicy Krakowskiej. Zebrali sporo walających się butelek, kapsli, kubków i opakowań. Czy to trochę nie jest tak, że takie akcje wyręczają służby komunalne? Może i tak, ale chodzi o to, żeby zmienić świadomość ludzi. Naprawdę wielu ludzi inaczej już na to patrzy i pilnują się, nie śmiecą, zbierają po innych. Także że w dobrą stronę idzie wszystko. Świadomość wielu ludzi powoli się zmienia, jednak tych śmiecących wciąż jest sporo. Dlatego siódma edycja akcji sprzątania z pewnością nie będzie ostatnią. Kilkudziesięciu cyklistów wzięło udział w wycieczce zorganizowanej w minioną niedzielę przez Rowerowych Szanów. Rowerowych Szanów, czyli innymi słowy nieformalna grupa cyklistów, oficjalnie zainaugurowała sezon rowerowy. W słoneczną niedzielę o godzinie 10 na placu Tysiąclecia pojawiło się kilkudziesięciu rowerzystów. Jedziemy całą grupą do Manisk, tam na parkingu spotykamy się z drugą grupą, który prowadzi Piotrek z Babic. Następnie razem jedziemy do Mędkowa. Ty ile kilometrów dzisiaj pokonacie? Mniej więcej tak 40-50 kilometrów gdzieś. Dwie grupy rowerowe, ta z Babic i ta z Szanowa, spotkały się na Maniskach, skąd już wspólnie udały się do Mędkowa na wały Wiślanej Trasy Rowerowej. Tam nastąpił główny punkt niedzielnej wycieczki. Oficjalne przywitanie wiosny połączone z tradycyjnym topieniem marzanny. Po pożegnaniu zimy rowerzystów czekała jeszcze krótka wycieczka do Osady Rycerskiej. Znalazł się też czas na pieczenie kiełbasek. Długo czekaliście na odejście zimy z utęsknieniem? No trudno powiedzieć, no zima, ta zima to nie była taka ostra. Pierwszy wyjazd był 1 stycznia już. Tak naprawdę sezon dla Was się nie skończył jesienią? Nie, nie skończył się, ale teraz jest taka oficjalna, prawda, już przyszła ta wiosna, mamy piękne słoneczko. Rowerzyści nie kryją zadowolenia, że właśnie otwarty nowy sezon rowerowy będzie obfitował w rajdy. Wiosną prawie co tydzień planowane są rowerowe wycieczki.
W minioną niedzielę w Starej Kotłowni odbyły się eliminacje regionalne do Festiwalu Piosenki Chrzanowskiej Lokomotywy Artystycznej. Finał nastąpi już w najbliższy weekend. Oj, mają pszczoły pozdrowiła, hej, balisowo, ruszka, głowa. Prawie 100 wokalistów i zespołów wzięło udział w eliminacjach regionalnych do drugiego etapu Festiwalu Piosenki Chrzanowskiej Lokomotywy Artystycznej. Przesłuchania odbyły się w niedzielę 24 marca w klubie Stara Kotłownia. Na scenie nie zabrakło młodych artystów, którzy po raz kolejny próbują swych sił w festiwalu. Wśród nich m.in. 17-letnia Julia Biskup, która przygodę ze śpiewem zaczęła w wieku zaledwie 3 lat, a w Chrzanowskiej Lokomotywie występuje od pierwszej edycji festiwalu. Co roku myślę, że konkurencja jest na pewno inna, na pewno różnorodna i można w pewnym sensie pokazać siebie, sprawdzić siebie i swoje możliwości. Kto Cię przygotowuje do takich konkursów? Szkole się u pani Gosi Liszki teraz. Wcześniej uczyłam się w podstawówce pani Małgorzata Doległo, moja wychowawczyni w szkole podstawowej przygotowywała mnie. No i teraz szkole się w Moksirze. Piosenkarki. Czym traktuję to na razie jak fajną zabawę, jak fajną przygodę w życiu, ale jeżeli będzie taka opcja, będzie możliwość, to dlaczego nie? Występy wokalne w tym roku oceniało jury w składzie Małgorzata Liszka, Marta Artymiak oraz Jerzy Ziegler. Lista finalistów dostępna jest na stronie internetowej Moksir. Już po raz 14 ruszamy z Chrzanowską Lokomotywą Artystyczną. Nie liczyliśmy dokładnie uczestników, ale około 2000 dzieci na pewno przyjedzie do powiatu chrzanowskiego, przyjedzie do Chrzanowa. Wiemy już, że rekordowa ilość wokalistów śpiewających wzięła udział w tegorocznym festiwalu, bo 107 osób przyjechało na eliminacje regionalne i 65 przysłało dema swoich nagranych piosenek. Z Wami tak jest trochę jak z orkiestrą Owsiaka, że co roku bijecie rekord. Tak, co roku bijemy rekord. Mamy nadzieję, że ta lokomotywa będzie coraz większa, coraz więcej ludzi będzie wsiadało do naszych artystycznych wagoników, no i z tego się bardzo cieszymy. Jakie nowości w tym roku szykujecie? W tym roku poszerzyliśmy kategorię o kategorię seniorów, czyli takich seniorów wcześniej urodzonych, bo w tańcu seniorzy to są właściwie powyżej 25 roku życia, ale my tutaj poszerzyliśmy naszą imprezę o grupy senioralne, czyli na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku. W zeszłym roku pojawił się taki zespół i w tym roku przyjeżdża również i mamy nadzieję, że w kolejnych latach tych zespołów będzie więcej. I dzięki temu ten nasz festiwal staje się tak naprawdę integracyjny w takim szerszym zakresie, w szerszej perspektywie, bo również wielopokoleniowo. W tym roku macie również wyjątkowego patrona. W tym roku patronem Chrzanowskiej Lokomotywy jest Międzynarodowa Organizacja Humanitarna UNICEF, która działa właściwie od 70 lat i mało kto wie, że inicjatorem powstania tej organizacji był 70 lat temu Ludwig Reichmann i organizacja ta niesie systemową pomoc potrzebującym właściwie już w tej chwili w 190 krajach świata, potrzebującym dzieciom, bo pomaga i w sposób długotrwały i ciągły taką systemową pomocą w dostępie do edukacji, do opieki zdrowotnej, ale także pomaga w sytuacjach kryzysowych w niektórych krajach dotkniętych klęską żywiołową czy innymi klęskami. Chrzanowska Lokomotywa to nie tylko taniec i śpiew, ale również konferencja. Tak, konferencja to również jeden z elementów imprezy, które dzieje się od dawna, ponieważ chcemy, żeby młodzież przyjeżdżając tutaj, nauczyciele, opiekunowie, wychowawcy, rodzice też, na moment poznali i dowiedzieli się czegoś więcej, więc co roku tematyka jest inna. Była cukrzyca, był autyzm, była nerwica. W tym roku przyszedł czas na temat bardzo mocny, bardzo trudny, ale bardzo potrzebny, czyli depresja u dzieci. I tym tematem będziemy się w tym roku również zajmować. Marta Pietrzyk ma własny styl i mnóstwo pomysłów. Po wystawie z Babią Górą czy Wikingami przyszedł czas na wulkaniczną wyspę. Pani Marto, kolejna wystawa, tym razem Lanzarote. Co zainspirowało? Pewnie podróż. Podróż, dokładnie poślubna, ponieważ Lanzarote jest nam bardzo bliska z mężem. Odbyliśmy tam swoją podróż poślubną i właśnie motywem przewodnim jest przede wszystkim wyspa, klimaty wulkaniczne, ale też walka żywiołów, ognia i wody.
To są fotografie, ale nie tylko. Tak, są również obrazy malarskie, bardzo ciekawa technika puringu, malarstwo akrylowe i właśnie między innymi na prelekcji zaprezentuję, w jaki sposób wykonywałam, ponieważ były to obrazy przy użyciu ognia. Skąd taki pomysł, żeby użyć takiej techniki? Tak naprawdę inspiracja była żywiołem, takim impulsem i na początku wzięłam akrylę, ale pomyślałam sobie, że trzeba stworzyć coś takiego innowacyjnego. Chciałam właśnie sięgnąć po technikę, która momentami przypomina wręcz ilustracje, fotografie przekrojów geologicznych, jak niektórzy twierdzą. Czy to jest tak, że troszeczkę zdradza Pani właśnie fotografię na rzecz innych rodzajów sztuki? Nie, tak naprawdę łączę wszystko ze sobą. Ja mam zamiłowanie również do malarstwa, do sztuki ogółem. Jako architekt krajobrazu łączę te wszystkie dziedziny w całość i tworzę tak naprawdę swój świat dookoła. Dzisiaj nietypowe spotkanie, bo w ramach spotkań PTT Chrzanowskiego, bo będzie Pani chyba też o podróży opowiadała, nie tylko o tym, co możemy tutaj zobaczyć. Tak, szczególnie Lanzarote jest taką wyspą ocalenia, bym określiła. Bardzo warto o niej opowiadać. Mam tutaj właśnie ilustracje, które będą o tym mówić, fotografie, które wykonałam. I co ciekawe, ta wyspa różni się od wszystkich wysp kanaryjskich, szczególnie tym, że jest ona architektonicznie zupełnie inaczej zaprojektowana przez to, że jeden architekt, konkretnie Cezary Manrique, zaprojektował tą wyspę, ocalił, a zarazem stworzył tam park narodowy. Czy to nie jest taka wyspa dla tych, którzy być może nie przepadają za zielenią, bo jednak to jest wyspa wulkaniczna? Jest wulkaniczna, aczkolwiek pewne formy przyrody przyjmują się tam. Jednak trzeba wiele milionów lat, żeby zrodziło się tam życie. Miejmy świadomość, że jeszcze 300 lat temu wybuchały tam wulkany i to w ciągu 6 lat non-stop. Patrząc na Pani przykład, właściwie wszystko może być inspiracją do tego, żeby tworzyć. Dokładnie. Trzeba czerpać inspirację przede wszystkim z własnego życia, nie szukać absolutnie przymusu. Także te wystawy, wernisaże, wszystko co tutaj tworzę, jest impulsem, czymś nagłym, niewzmyślonym, tylko najpierw odbyłam podróż, najpierw odbyło się to wszystko dookoła mnie, a dopiero potem był to taki impuls i energia do działania, do pokazania. Czy już są jakieś pomysły na kolejne prace, kolejne wystawy? Oczywiście. Zapraszam już teraz, końcem tego roku, na premierę kalendarza, a zarazem na wystawę 12 pór roku, gdzie kobiety wcielą się po prostu w pory roku, integralnie z krajobrazem poprzez stroje, które zaprojektowałam z roślin. Młodzi poeci zostali ponownie nagrodzeni w ramach konkursu Bez Granic. Od 20 lat zainteresowanie konkursem jest ogromne. Właśnie dzisiaj, 23 marca, za 15 minut rozpoczynamy galę rozdania nagród w 20. jubileuszowym konkursie poetyckim dla dzieci i młodzieży Bez Granic. Cieszymy się bardzo. Co prawda na konkurs nie wpłynęła rekordowa liczba wierszy, jak bywało, że było 1700, tym razem 728 wierszy, co wcale nie jest mało. Z całej Polski, z Litwy kolega nas nie zawiódł, nadesłał wiersze, z Ukrainy, ale też z Warszawy, ze Szczecinka. Mógłbym dużo, i Chrzanów nas też w tym roku nie zawiódł, ponieważ z szeroko rozumianego powiatu chrzanowskiego wybraliśmy aż 5 osób do nagród, co rzadko się zdarzało, bo najczęściej to te ważniejsze nagrody zawsze wyfruwały z Chrzanowa gdzieś daleko, poza Chrzanów, do Warszawy, na Litwę, do Szczecina i tak dalej. Ja tym razem 5 nagród zostaje tu. Jak to się stało, że poezja właśnie stała ci się bliska? Właściwie to zaczęło mi się bardzo podobać czytanie jej i stwierdziłam, że też spróbuję napisać parę utworów. To przychodzą strofy do głowy, czy to trzeba usiąść? Jak to u ciebie wygląda? Różnie to jest. Niekiedy same przychodzą, a niekiedy po prostu trzeba pomyśleć nad tym trochę dłużej. O czym najczęściej piszesz? Myślę, że o uczuciach. Kiedyś do ciebie przyjdę. Tak po prostu. Bez zapowiedzi. Nie będę się stroić ani malować. Tam nie będzie mi to potrzebne. Poproszę jedynie o ciepły sweterek, bo może być zimno i padać. Poziom wierszy zróżnicowany. Jak co roku podobnie. Doskonałe wiersze i mniej doskonałe, ale proszę Państwa, wiersze trudno się pisze. Trudno też zrozumieć czasami wiersz. To jest pewna specyfika. Trzeba mieć pewien talent do takiego specyficznego wyrażania swoich myśli. Od dawna piszesz wiersze? Tak. To znaczy od kiedy? Od... w
sumie od urodzenia coś tam myślałem, robiłem, pisałem sobie, ale tak pierwsza nagroda, tak miałem chyba 7 lat i od 7 lat tak piszę wiersze konkursowo. O czym najczęściej piszesz? Różnie. Najczęściej tym, co mi się dzieje w moim życiu. Buduję z tych samych klocków zupełnie inne rzeczy. Rycerz staje się ogrodnikiem. Tak sobie myślę, czy każdy z nas jest takim klockiem w rękach jakiegoś wielkiego budowniczego? To wiersze o przyrodzie, o piesku, o kotku, o mamusi, o domku rodzinnym, a z wiekiem ta poezja się pogłębia i młodzież ma odwagę wyrzucać z siebie poprzez wiersz to, co ich boli, tam, co siedzi w nich głęboko w sercu. Te zakochania, te porzucenia, szczególnie w czwartej kategorii wiekowej, bo dopowiem, że rozpatrywaliśmy wiersze w czterech kategoriach wiekowych w tym roku, czyli klasy 1 do 3, klasy 4 do 8, gimnazja jeszcze po raz ostatni w tym roku i szkoły ponadgimnazjalne. No i właśnie ci gimnazjaliści to już się tam zaczyna. Nie, 7 klasa, nawet i 6, już są pierwsze zakochania i co? No, najlepiej to wyrzucić na papier, napisać wiersz. No i dzięki temu my, jurorzy, mamy co robić. Konkurs poetycki Bez granic w Szanowie nadal rozkwita i mamy nadzieję, że na tym 20. już jubileuszowym konkursie to się nie zakończy. Piszą ludzie, którzy kochają generalnie książki, kochają czytać? Głównie myślę, że to nie tylko ludzie, którzy kochają książki, ale ludzie, którzy chcą wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi, chcą pokazać, że tą poezję lubią. Powiedz mi, czy takie konkursy są potrzebne? Tak, bardzo są potrzebne. Rozwijają szczególnie tutaj zainteresowania poetyckie wśród młodzieży na naszym terenie, ale również ogólnopolskie. Na polanie, pośród traw wysokich, wyciąga wicher ręce pokrajkowe skrzypce. Teraz on będzie na nich grał jesienne melodie. Pięknie dziękujemy, ten wiersz. Dużo poezji w tym wierszu, dużo. Pierwsze obrazy namalowała 30 lat temu. Do malarstwa powróciła 15 lat temu. Joanna Partyka prezentuje swe obrazy w galerii na piętrze Moksir. Marzenie było zawsze, od dziecka, ale jak to w życiu różnie bywa, i praca, dzieci, dom. Pojechaliśmy na wczasy, postanowiłam najpierw kwiaty, potem pejzaże, no cokolwiek, żeby coś namalować. No i tak to się zaczęło, to jest pasja w tej chwili, to no to sobie nie wyobrażam, żebym mogła tego nie robić. Obrazy olejne, tylko olejne. Sama sobie wypracowałam taką technikę. Maluję z natury. To są wszystko obrazy, które ja widzę i zapamiętuję. To jest kościółek w Palczuchotowicach. To malowałam do wierszy i to było do dworek Soplicowo, niby miało to być. Nasz kraj jest bardzo piękny i nie każdy to dostrzega, a naprawdę jest co malować. Na Światowy Dzień Poezji grupa twórcza Cumulus przygotowała do południa poranek poetycki, którym gościła pani Ernestyna Lewandowska. Przygotowała ona przepiękne spotkanie dla dzieci pod tytułem W worku krasnala. Podczas tego spotkania prezentowała własną twórczość, która miała zachęcić dzieci do czytania wierszy, oczywiście wierszy przeznaczonych dla dzieci. Pożegnanie zimy. Odeszła pod rękę z mrozem, z twarzą bladą, od własnego chłodu, z zamiecią we włosach, z oczami zimnymi, jak sople lodu.
odrywającą dłonią od dotyku nieśmiałego słońca, rozsypała ostatnie płatki śniegu. Natomiast po południu o godzinie 17 w klubie Stara Kotłownia odbyło się kolejne przepiękne spotkanie poetycko-muzyczne. Gościem spotkania była pani Jadwiga Kuźma Tonia oraz Piotr Szczodry, który przyjechał do nas z Wielkiej Brytanii. Wiersze prezentowali przyjaciele z grupy twórczej Cumulus, Bogusława Chwierut, Katarzyna Miarczyńska i Antoni Dobrowolski. Piotr Szczodry prezentował swoje wiersze, jak również muzykę, którą napisał do wierszy Jadwigi Toni, jak również pani Lucyny Szubel. I falujący deszczowy tren, wspomnienia, marzenia, tęsknoty bieg, wspomnienia, marzenia, ukoi bieg, wspomnienia, marzenia, tęsknoty dwie, ukoi falujący deszczowy tren. I jeszcze mamy dla Państwa kilka zaproszeń. 5 kwietnia o godzinie 19 zapraszamy do moksirowskiego klubu Stara Kotłownia w Szanowie na koncert zespołu Żywiołak. Grupa tworzy muzykę folk, a szanowski koncert będzie częścią trasy promującej najnowszy album Węski Sznyt. Bilety w cenie 35 zł. Jedenastego maja w Szanowskim Klubie Stara Kotłownia 10. i jubileuszowa edycja przeglądu zespołów muzycznych Klang. Zwycięzca bierze wszystko. Nagroda to 2000 zł oraz występ podczas Dni Szanowa przed zespołem Kult. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 kwietnia. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Moksir. To już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Kolejny nasz program za tydzień. A ja się już z Państwem żegnam.